Hejka, jestem Edyta. Witam Was w mieszkaniu w Poznaniu. Stąd inny kadr. Mam nadzieję, że będzie ok, ale umówmy się, że teraz dajemy sobie trochę czasu na to, żeby poeksperymentować, popróbować różnych miejscówek i później zobaczymy, gdzie najlepiej mi się nagrywa, a Wam mnie ogląda i ustalimy sobie jakieś takie stałe miejsce na te moje pogadankowe filmiki. A dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o 12 pozostałych książkach, które przeczytałam w sierpniu. I przeczytałam je albo w formie e-booka, albo przesłuchałam w audiobooku, korzystając z bezpłatnych 30 dni na Legimi. Będzie tutaj dużo reportaży, dlatego że w tym miesiącu miałam bardzo ochotę na ten gatunek. I pierwszym z tych reportaży są Niegrzeczne Jacka Hołuba, czyli historie dzieci z ADHD, z autyzmem i zespołem Aspergera. I ta książka podobała mi się równie mocno jak Żeby umarło przede mną, czyli bardzo. Tak samo jak w poprzedniej książce, tutaj autora nie ma, on oddaje w 100% głos swoim rozmówcom i rozmówczyniom, którymi są głównie rodzice tych dzieci, ale też jest perspektywa samych dzieci, ich nauczycieli, pracownika MOPS-u, jest też psycholog. Jeden rozdział jest z perspektywy 16-letniego Kacpra, który sam jest w spektrum i powiem Wam, że ten rozdział zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo to, jaki ten chłopak jest samoświadomy i taki mądry życiowo i ile on ma empatii wobec osób, które nie do końca rozumieją to, jak patrzy na świat. I on bardzo pięknie mówi o swojej inności, nie oceniając jej i nie wartościując, po prostu pokazując swój inny punkt widzenia i inny sposób odczuwania świata i przyjmowania bodźców z zewnątrz. Uważam, że każdy mógłby się uczyć od Kacpra empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka. On opowiada m.in. o tym, jak był w szkole odrzucany, szykanowany, ale właśnie niezwykle mnie ujęła jego dojrzałość w stosunku do tego tematu. I cała ta książka uświadamia o tym, że bycie w spektrum to nie jest nieodczuwanie emocji, tylko odczuwanie ich, a przede wszystkim wyrażanie w zupełnie inny sposób niż nasz. I że nie trzeba tego na to patrzeć wartościująco. Można po prostu zaakceptować to, że ci ludzie czują inaczej i to jest okej i możemy nawzajem od siebie się dużo uczyć. Nie ma też ani zbędnej katastrofizacji, ani takiego lukrowania tego wszystkiego. Nie ma też robienia na przykład z rodziców herosów. Jedna matka na przykład mówi o tym, że zawsze chciała zaplatać swojej córce warkoczyki i słyszeć od niej, że ta ją kocha, a jednak jej córka okazała się inna niż dzieci w filmach. I takich właśnie szczerych wyznań jest tutaj bardzo dużo. Ci rodzice się tak nie wybielają i nie przedstawiają się jedynie z tej najlepszej strony, co czyni ten reportaż niezwykle autentycznym. Bardzo podobał mi się też i uważam go za wartościowy rozdział z punktu widzenia nauczyciela, właśnie chłopca z zespołem Aspergera, który podaje konkretne przykłady zachowań, które mają na celu złapać porozumienie z taką osobą i jakby trochę bardziej postawić się w jej sytuacji i nadawać na takich falach, żeby tej osobie też było łatwiej. Uważam, że ten nauczyciel to jest naprawdę człowiek, nauczyciel z powołania i człowiek niezwykle przepełniony taką empatią i też pokorą w tym wszystkim. To jest niesamowicie ważna książka, naprawdę. Ona uwrażliwia, uczy pokory i powstrzymuje przed takim pochopnym ocenianiem zarówno osób ze spektrum, jak i ich opiekunów. Bo łatwo jest spojrzeć z politowaniem na matkę, która nie potrafi uspokoić swojego wrzeszczącego syna w sklepie, a nie myśli się często o tym, że może ci ludzie mają inną rzeczywistość niż my i że zmagają się z rzeczami, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Następnie Porno, jak oni to robią, Roberta Ziembińskiego, czyli byłego redaktora naczelnego Playboya, który rozmawia z gwiazdami porno, z reżyserami,
z producentami, scenarzystami, generalnie ludźmi, którzy siedzą mocno w tej branży. Jest też rozmowa z seksuologiem i psychologiem, więc spojrzenie też takie bardziej, no powiedzmy, naukowe. Przekrój jest dość szeroki, więc mogłoby się wydawać, że to będzie taka dość kompleksowa pozycja i że to będzie coś dobrego, ale niestety nie jest. Byłam strasznie zawiedziona, dlatego że ta książka jest ewidentnie pisana pod tezę i autor chce odczarować trochę takie ukazywanie przemysłu porno jako czegoś mrocznego i takiego, wiecie, pełnego przemocy i zła i chce po prostu zdjąć tabu, ale idzie w zupełnie drugi biegun, bo mówi o tej branży jako o czymś wspaniałym, cudownym, o takim obszarze, w którym ludziom nie dzieje się nic złego, wszyscy robią to z własnej woli i tak dalej, nie ma na przykład uprzedmiotawiania albo przemocy. Jest wspomniane o tym czasami w jednym zdaniu, że jakby, no wiadomo, że nie wszędzie jest tak samo, ale potem od razu ten temat jest omijany i zbywany takim zdaniem, że no to jest tylko margines i tak jest tylko w bardzo nielicznych przypadkach i od razu wraca się do tej takiej jasnej, dobrej strony, jednoznacznie dobrej i właśnie dlatego uważam, że ten reportaż jest przede wszystkim bardzo mało rzetelny, bo kiedy mówi się o tak jakby złożonym problemie, tak też problematycznym, zwłaszcza u nas w Polsce, i tak szerokim też pod względem tego, jak różne osoby tam pracują, jak różne osoby tym zarządzają, jak różne mają intencje, to jednak wypadałoby pokazać ten problem od różnych stron, bo wiadomo, że nic nie jest czarne ani białe, a w tej książce przemysł porno jawi się jako właśnie taki, taki bardzo czarno-biały. Poza tym pytania autora wcale nie brzmią tak, jakby on był kiedykolwiek dziennikarzem, szczerze mówiąc. Są takie bardzo łopatologiczne i tak naprawdę jedynym, co ratuje tę książkę, są ciekawi goście, których naprawdę dobrze się słucha albo czyta. Ja akurat słuchałam w audiobooku i pokazują różne punkty widzenia, ale no, pytania tego autora są... Miałam takie poczucie, że każdy mógłby zadać takie pytania w ogóle bez żadnego przygotowania. Że one są takie bardzo oczywiste, czasami powtarzalne i nudne po prostu. Nie podobały mi się też takie fragmenty dotyczące szczucia na feministki, że feministki to mówią, że porno jest złe i by chciały tego zakazać, a porno jest super i jest nam potrzebne. I jakby wrzucanie wszystkich feministek do jednego worka i czynienie z nich takiego kozła ofiarnego, takiego wspólnego wroga. Też autor w pytaniach, na przykład do tego seksuologa, jakby wprost mówi o tych feministkach i oni się tak solidaryzują w tym szczuciu na nie. Ale też na przykład były fragmenty takie slut-shamingowe, typu to, że ktoś jest gwiazdą porno, nie znaczy, że się puszcza jak jakaś prostytutka. No i to nie miało zbyt dobrego wydźwięku i bardzo mi zgrzytało w książce od tego typu tematyce. Jednak oczekiwałabym, że autor będzie miał bardziej otwartą głowę. I trochę mi się ten reportaż skojarzył z reportażem pod tytułem Prostytutki. Nie pamiętam już nazwiska autorów tej książki, to była para. Wkleję wam gdzieś tutaj okładkę. Czytałam ją jakoś w zeszłym roku i to była jedna z najgorszych książek, jakie czytałam. Była jeszcze gorsza od tej, ale przykro mi, że nie mogę znaleźć żadnej polskiej pozycji o szeroko pojętym sex workingu. Następnie Operator 112, relacja z Centrum Ratowania Życia Romana Klasy. Mam tutaj zapisane tytuły i autorów, żeby nie zapomnieć. Bo jakoś tak, kiedy słucham te książki w audiobooku albo czytam nawet w e-booku i nie mam fizycznie tej okładki, to gorzej mi się zapamiętuje autorów, jakoś tak szybciej mi to ulatuje. W każdym razie autor tej książki był operatorem 112 przez kilka lat, przez 6 lat chyba. I no, ma spore doświadczenie w tym temacie, więc też sporo do powiedzenia. Opowiada o swojej pracy od samych początków, od przygotowań, wszystkich tych egzaminów, które on musiał zdać. To była akurat
ciekawa część tego reportażu, ale Jezu, on jest tak strasznie skupiony na życiu prywatnym Romana Klasy, że to jest nie do zniesienia. I temat jest bardzo ważny, bo jednak kiedy dzwonimy na 112, to zazwyczaj jesteśmy w większych lub mniejszych emocjach i one powodują to, że szybciej się irytujemy. Dlatego na przykład jakieś dodatkowe pytania ze strony operatora albo niemożność dogadania się, porozumienia się w jakiejś sprawie może powodować, że odnosimy się w niezbyt fajny sposób do tej drugiej osoby, po prostu się na nią denerwujemy i zachowujemy się tak, jakby ona działała przeciwko nam, przez co nieświadomie albo utrudniamy pracę, albo po prostu im się niesłusznie dostaje, a nie myśli się o tym, że po drugiej stronie też jest człowiek, który ma lepszy albo gorszy dzień i na którym odbija się to, w jaki sposób się do niego odnosimy, też na tym, jak wykonuje akurat swoją pracę, bo wiadomo, że jak się na kogoś wjeżdża, to on od razu, przeważnie przynajmniej, chyba że ktoś bardzo panuje nad sobą, od razu jest też bardziej nerwowy i to może skutkować gorszą wydajnością. No i jasne, że to ważne, ale ten reportaż to jest nawet raczej bardziej autobiografia, bo wszystko kręci się wokół autora, który chce jak najwięcej przekazać nam informacji o sobie, nie tylko dotyczących bycia tym operatorem 112, ale też na przykład związków swoich, co no, nie interesowało mnie jako czytelniczkę, bo spodziewałam się więcej takich kulisów jego pracy, a nie jakichś prywatnych rozterek. Tak naprawdę merytoryka i to, co obiecuje nam sam tytuł, zanika gdzieś w natłoku informacji o autorze, który przynajmniej z tego, co wynika i jak się jawi po tym, jak przedstawił się w tej książce, jest osobą taką bardzo zadowoloną z siebie i jednocześnie umniejszającą innym ludziom. On stawia się w kontrze często do innych ludzi, którzy w jego mniemaniu są mniej wartościowi. I bardzo mi się nie podobał ten wydźwięk. Czułam się źle momentami, czytając tę książkę. On sam stawia się na piedestale, deprecjonując innych, a wymaga od innych ludzi empatii. I ma żal o to, że niektórzy nie mieli tej empatii w stosunku do niego, kiedy pracował jako operator, więc jest to trochę hipokryzja i ja bardzo autora nie polubiłam. Uważam, że tutaj jest za mało treści i że jest strasznie zmarnowany potencjał. Pudło opowieści z polskich więzień Niny Olszewskiej, to już był dużo lepszy reportaż, skupiający się na życiu codziennym i takiej wypracowanej rutynie w aresztach śledczych i w więzieniach. Generalnie rozmowy z osadzonymi jawią się jako materiał, który bardzo łatwo może pójść w jakąś tanią sensacyjność, a tutaj na szczęście tak nie było. W ogóle autorka nie skupia się na tym, za co siedzą jej rozmówcy i nie ocenia ich w żaden sposób, co mi się bardzo podobało i uważam, że jest bardzo profesjonalne z jej strony. Wypowiedzi osadzonych przeplatają się tutaj z danymi faktograficznymi, z różnymi statystykami, które dają jakiś taki szerszy ogląd na cały system albo dane zjawisko i uważam, że to, w jaki sposób autorka poprowadziła rozmowy z tymi bohaterami, był bardzo taki wyważony i przemyślany, bo musiała jednak bardzo uważać, żeby nie pójść w ciągłą powtarzalność, bo kiedy się porusza takie mniej sensacyjne tematy dotyczące właśnie codzienności, tego jak się żyje w takim zakładzie karnym, jest ryzykowne, bo życie tych więźniów nie różni się jakoś bardzo od siebie, oni wszyscy tam żyją dość podobnie, więc uważam, że autorka tutaj naprawdę wykazała się dużym kunsztem reporterskim. Dla mnie takim ciekawym smaczkiem był rozdział o czytających więźniach, o tym, co czyta się w takich miejscach i jak działają właśnie takie biblioteki, takie wypożyczalnie książek, ale jest też na przykład o jedzeniu, o regulaminach, o planie dnia, ale też takie poważniejsze tematy typu rodzicielstwo zza krat albo związki z osobą, która jest na zewnątrz. Dużo tutaj materiału, historie są bardzo różnorodne. Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, to momentami wyczuwalne takie
wyczuwalna taka kpiąca nuta. I nie wiem, czy to może ja jestem zbyt wrażliwa na takie rzeczy i czy może nie przesadzam tutaj w tym momencie, ale jeśli czytaliście, to nie wiem, czy mieliście też takie poczucie momentami, że autorka traktuje swoich bohaterów z pewną dozą pobłażania chwilami, ale nie jest to jakoś bardzo wybijające się. To były tylko takie momenty, które troszeczkę mi zgrzytały, ale uważam, że jako całość ten reportaż jest bardzo rzetelny i bardzo ciekawy przede wszystkim. On tutaj, mimo omijania tematów, które pozornie mogłyby się wydawać najciekawsze, jest niezwykle wartościowy i niezwykle taki świeży. Szramy, jak psychosystem niszczy nasze dzieci. Autorami są Witold Bereś i Janusz Schwertner. Myślę, że wielu z Was kojarzy artykuł Miłość w czasach zarazy Onetu, który pojawił się chyba jakoś na początku kwarantanny i opowiadał o tragicznej historii Wiktora, transpłciowego chłopaka, który popełnił samobójstwo, i jego przyjaciela Kacpra. I ten temat spotkał się z tak szerokim odzewem i tyloma wiadomościami wysłanymi do autora przez różnych czytelników z różnymi historiami, że reporter postanowił podrążyć temat i przekuć go w całą książkę. A było o czym pisać, dlatego że Polska jest drugim w Europie co do liczby samobójstw dzieci i młodzieży krajem. Także materiału było niestety w bród. Wypowiadają się rodzice dzieci, które otarły się o właśnie psychiatrię dziecięcą, same te dzieci, które się leczyły, są też rozmowy z lekarzami. Zahacza się też o problem nieświadomości i ignorancji w szkołach, w polityce, ostracyzmu społecznego. Jest to dość obszerny reportaż i wszystko to jest emocjonalnie po prostu wykańczające i kipi od takiego gniewu i bezsilności i żalu. I poczucia przede wszystkim ogromnej niesprawiedliwości i bezradności. Miałam takie poczucie w pewnym momencie, będąc już za połową tej książki, że chyba nawet tego troszkę jest za dużo i za bardzo jednostronnie jest ten temat przedstawiony, dlatego że no, psychiatria dziecięca oczywiście, że nie jest na najwyższym poziomie w naszym kraju, mówiąc delikatnie, ale to też nie wygląda tak, że zawsze to są jakieś takie strasznie ciemne miejsca i ludzie bez kompetencji. Naprawdę da się trafić na osoby, które są w stanie udzielić realnej pomocy. I tak samo na przykład zakłady psychiatryczne, szpitale nie wyglądają zawsze tak, jak te opisane tutaj, bo to są naprawdę skrajne przypadki, nie umniejszając absolutnie doświadczeniom osób, które przez to przeszły, bo to jest przerażające, że coś takiego w ogóle może się zdarzyć i zdaję sobie z tego sprawę, ale właśnie myślałam sobie momentami, że trochę za bardzo to wszystko jest demonizowane i pokazywane właśnie z tej jednej najgorszej strony, aczkolwiek później w rozmowach przewijało się też to, że to nie zawsze tak wygląda i była też troszkę ukazana ta druga strona, więc myślę, że mogę wybaczyć taki całościowy wydźwięk tej książki, bo jednak ważność tych historii, ważność tych tematów, tego, że ci ludzie jakby autentycznie tego doświadczyli i szukając pomocy dostali jeszcze no zgnojenie po prostu i wpędzanie w jeszcze gorszy stan, to jest na tyle ważne, że myślę, że poświęceniu temu książki to jest jeszcze nawet mało. Zdecydowanie dla osób o mocnych nerwach, bo ja musiałam sobie robić przerwy, dlatego że fizycznie po prostu wszystko mnie bolało, czułam się taka spięta, wstrzymywałam oddech momentami i no nie była to przyjemna lektura, więc ostrzegam, jeśli nie czujecie się na siłach do czytania o naprawdę skrajnej niesprawiedliwości i złu, które spotyka osoby, które szukają pomocy. Koniec świata, umyj okna Agnieszki Jelonek to jest z kolei taka mikropowieść o stanach lękowych, o nerwicy lękowej, o atakach paniki. Impresje i sceny z życia kobiety, która właśnie z takimi problemami się zmaga, o tym jak
ten lęk wdziera się w jej codzienność i wpływa na poszczególne sytuacje właśnie tutaj opisane. I niewiele o tej książce tak naprawdę mogę i chcę powiedzieć, bo wydaje mi się bardzo wtórna. Poza samymi opisami ataków pańki, które uważam, że są bardzo adekwatne i ujęte w taki sposób, że osoba, która nigdy nie miała z tym do czynienia, może mniej więcej wyobrazić sobie, z czym to się je, i to jest wartość tej książki, to poza tym jakoś ona była strasznie miałka i nijaka, taka powierzchowna. I co prawda, no, rozmiar jest niewielki, ale tak jak już mówiłam w pogadance o dorosłych Marie Aubert, do której w ogóle serdecznie Was zapraszam, bo uwielbiam ten filmik, to mówiłam Wam, że uwielbiam takie skondensowane, krótkie książki, gdzie jest bardzo dużo treści, a ta jest krótka i taka też się wydaje. W niej jest bardzo mało czegokolwiek, bardzo mało konkretów, wartości takiej stricte literackiej, bo ona nie jest jakoś szczególnie dobrze napisana. Znaczy, no, przyjemnie się to czyta całkiem, ale nie jest to nic takiego, żeby ratowało całą książkę. Jest powtarzalna, nudna, taka chaotyczna, co nie świadczy dobrze o książce tego typu rozmiarów. Autorka porzuciła jakby kompletnie dbałość o stronę formalną i pisała, rzucając tylko gdzieś tam takie fragmenty oderwane od całości, i jakby fragmentaryczne budowanie historii to jest coś, co ja naprawdę lubię, ale w momencie, kiedy to wszystko ma jakiś porządek, jakiś cel, jakaś zasada porządkująca po prostu to wszystko i dawanie mi poczucia celowości, a tutaj tego kompletnie nie było, więc no, nie oceniam tej książki zbyt wysoko. A co byście myślały Agnieszki Pajączkowskiej i Aleksandry Zbroi? To są rozmowy z kobietami z mazowieckich wsi. Z kobietami bardzo różnymi, i tymi takimi bardzo tradycyjnymi i z konserwatywnymi poglądami, i takimi, które spełniają się w biznesie, prowadzą takie trochę bardziej w stylu miejskie życie. Są młodsze i starsze kobiety. Są te, które spełniają się w domu jako kury domowe, brzydko mówiąc, i te, które wychodzą i prowadzą na przykład swój własny biznes, więc te spojrzenia też są tutaj bardzo różne. Te modele życia i też osobowości bohaterek zaprzeczają kompletnie jakimkolwiek stereotypom dotyczących kobiet ze wsi, ale też te różne modele życia nie są przez autorki wartościowane, bo zarówno te kobiety, które prowadzą swój biznes i po prostu zdają sobie sprawę z własnej sprawczości i tego, że pochodzenie ze wsi nie definiuje ich jako osób, które nie mogą odnieść sukcesu, one są szczęśliwe, one się rozwijają, nie mają kompleksów z powodu tego, że pochodzą ze wsi, ale te kobiety, które siedzą w domu i spełniają się prowadząc gospodarstwo domowe, też są szczęśliwe i nie czują potrzeby, żeby upodabniać swoje życie, swój styl życia do miejskiego. I jakby to jest okej, te modele życia tak samo jak wszystkie inne są okej. Taki jest wydźwięk w moim odczuciu tej książki. Ale ma też ten reportaż swoje minusy, na przykład to, że temat jest mimo wszystko mało pogłębiony. Jest tylko taki muśnięty i przez to po czasie historie zaczynają się już powtarzać. I to może być nużące i takie nic nie wnoszące. Miałam właśnie czasami wrażenie, że dużo by ta książka zyskała, gdyby wyciąć niektóre wypowiedzi, które po prostu już wcześniej padły w nieco zmienionej formie. A poza tym między wypowiedziami kobiet są wplecione takie zdania ekspertów, socjologów i psychologów, którzy mówią między innymi właśnie o stereotypach dotyczących osób ze wsi, o ich mentalności, o tym, jak ona się różni od tej miejskiej, i one są tak oczywiste i tak niepotrzebne w tym wszystkim, takie łopatologiczne, że naprawdę nie wiem, dlaczego one się tam znalazły. Wydaje mi się, że to, co ci eksperci mówili, każdy intuicyjnie chociażby wyczuwa i mógłby wysnuć taki wniosek i z własnych obserwacji tego, co dookoła nas, ale też z tego, co po prostu przeczytaliśmy w tej książce, więc uważam, że to było zdecydowanie niepotrzebne. No i coś, co mi najbardziej przeszkadzało, bo wręcz mnie tak żenowało, były te wstawki wypowiedzi kobiet
tytułowego A co wyście myślały? To jest taki powtarzający się refren w wypowiedziach poszczególnych kobiet i czyni je takie nienaturalne, tak jakby autorki chciały dodać na siłę jakąś folklorystyczną nutę i koloryzować. Trochę to też pozbawiało jej autentyczności. Oddział Zakaźne, historie bez cenzury Agnieszki Sztyler-Turowski. I tę książkę tak naprawdę trudno oceniać, dlatego że to są dość surowo podane nam wypowiedzi osób, pracowników służby zdrowia dotyczące pandemii, zwłaszcza jej początku. To są ludzie, którzy walczą naprawdę na pierwszej linii frontu, zakaźnicy, ratownicy, pielęgniarki i oni tutaj podają swoją perspektywę i opowiadają swoje historie właśnie bez cenzury i to jest bardzo mocno widoczne, dlatego że jest tutaj dużo fragmentów, które dość mocno krytykują władzę w bardzo bezpośredni sposób. I wręcz kiedy czytałam to, czułam wdzięczność za to, że takie książki mogą się jeszcze ukazywać i nie muszą krążyć gdzieś w drugim obiegu. To daje jednak jakąś nadzieję na to, w jakim momencie jesteśmy w naszym kraju. I jest tutaj właśnie głównie o początkach pandemii, o takiej kompletnej dezinformacji, o braku podstawowych środków ochrony, maseczek, fartuchów, ale też łóżek, respiratorów i z tego wszystkiego wyziera ogromny żal, ogromna frustracja, zmęczenie, przerażenie, głównie wobec rządu, który nie dofinansowywał tych działań antycovidowych i wobec obywateli, którzy lekceważyli obostrzenia i mimo wzywania raz po raz do zostania w domach, oni tego nie robili i wychodzili. Jest tam taki fragment o lekarzu, który wychodząc do pracy rano widział ludzi na ulicach i miał ochotę do nich krzyknąć i potrząsnąć nimi i powiedzieć, że on właśnie idzie do szpitala po to, żeby oni nie musieli, więc czy nie mogliby chociaż takiej przysługi mu sprawić, żeby siedzieć w domach na kanapach. Naprawdę to są wstrząsające historie i budzą ogromny podziw dla ludzi, którzy nie mieli tego przywileju, żeby posiedzieć sobie bezpiecznie w domu. No jest to wszystko przerażające. Też trudno się to czyta, bo kipi ta książka od emocji. Trudno też ją oceniać pod takim kątem jakimś formalnym i bardziej obiektywnie, bo jest właśnie dość surowa. To są po prostu historie ludzi, nie podane w jakiś taki specjalnie literacki sposób, tylko tak jakbyśmy rozmawiali z nimi twarzą w twarz. No, aktualno bardzo. Morderczynie i psychopatki. Autorka nazywa się Nala Saime. Jest ona psychiatrką sądową i tutaj przedstawia historię kilku kobiet i ich profile psychologiczne. Kobiet, które popełniły zbrodnie. Są to dość mocne sprawy, takie jak zabójstwa albo zostawienie dzieci przemocowym partnerom. No, są to historie, które szokują, zwłaszcza z uwagi na to, że jednak przywykliśmy do tego, że mordercy i zbrodniarze z reguły są raczej płci męskiej i że to mężczyźni mają większą skłonność do agresji, a u kobiet to zdarza się rzadziej. Też podane są tutaj statystyki i kobiety częściej są sprawczyniami zabójstw swoich bliskich, osób, które są jakoś z nimi powiązane albo więzami krwi, albo na przykład małżeństwem. A u mężczyzn częściej występują takie morderstwa na zupełnie obcych osobach. Kobiety też częściej popełniają zbrodnie w afekcie, więc są tutaj statystyki, ale głównie jednak skupiamy się na sylwetkach kobiet. Autorka dokładnie analizuje to, jaka była ich sytuacja życiowa, w jakich warunkach dorastały i co wpłynęło na to, że są takie, jakie są, jak też wyglądała sama sytuacja, w której doszło do zbrodni. Jest w tym wszystkim dość obiektywna. Wydaje mi się, że też nie wybiela jakoś bardzo swoich bohaterek, ani nie demonizuje. Jest to wszystko dość mocno wyważone. Jest bardzo profesjonalna w tych swoich analizach. Nie odczłowiecza morderczyń jako
nie wiem, po prostu jakichś ciekawych przypadków do książki, bo myślę, że o to też byłoby, było teoretycznie łatwo. I podobało mi się też to takie bardzo stanowcze i wyraźne rozdzielenie morderczyń i psychopatek i podkreślenie tego, że nie ma między tym znaku równości i że psychopatki to nie zawsze są morderczynie, że tego nie powinno się utożsamiać, bo często widzę na rynku wydawniczym pozycje typu była taka książka Rozmowy z psychopatami, coś tam i w podtytule oni byli nazwani potworami i to jest takie utożsamianie właśnie psychopatów z jakimiś od razu zbrodniarzami i ludźmi, którzy jakoś nam zagrażają i jest to bardzo stygmatyzujące i niefajne i nie lubię czegoś takiego. Autorce daleko do jakichś takich efekciarskich chwytów, do jakiejś takiej sensacji, która ma na siłę szokować. Jedyne, co mi trochę przeszkadzało, to powtarzalność niektórych fragmentów, na przykład tłumaczenie kilka razy, czym jest borderline. Wystarczyłoby moim zdaniem jeden raz, ale generalnie uważam, że to jest bardzo mocna pozycja i dużo lepsza niż myślałam, bo nieco się obawiam zawsze takich książek, bo często idą jednak w tanią sensację albo w krzywdzące uproszczenia. Farba znaczy krew Zenona Kruczyńskiego, mężczyzny, który przez wiele lat był myśliwym i tutaj właśnie daje swoje świadectwo, a jednocześnie przedstawia samo zjawisko myśliwstwa z różnych perspektyw, zarówno osób, które nadal polują, jak i ich żon, dzieci, ich bliskich, psychologów, terapeutki uzależnień, filozofa też, tam znajdziemy bardziej takie podejście etyczne. Kruczyński przejął fach od ojca, co zresztą zdarza się często, że właśnie to przechodzi z pokolenia na pokolenie, ta tradycja polowania. I polował przez wiele lat, ale w pewnym momencie doszedł do wniosku, że z moralnego punktu widzenia nie jest w stanie już dalej tego robić i kategorycznie tego zaprzestał. Różne aspekty są tutaj uwzględnione, polowanie jako nauk, różne argumenty, które podają myśliwi, mające świadczyć o tym, że oni są potrzebni ekosystemowi, zresztą bardzo zgrabnie i merytorycznie przez autora obalane, dlatego że znaje od środka i sam kiedyś je podawał. Jest też kwestia tego, jak myśliwstwo wpływa na całe życie rodziny. Z tego, szczerze mówiąc, nie zdawałam sobie sprawy, że to jest tak bardzo angażująca aktywność często i że tak bardzo porządkuje życie nie tylko samego myśliwego, ale wszystkich w jego otoczeniu tak naprawdę. I że to jest wszystko takie bardzo zrytualizowane i zideologizowane. I ogólnie czyta się to dość ciężko, zwłaszcza te partie świadectwa samego autora, bo tam jest wspomniane dosyć szczegółowo to, jak polować i jakby takie techniczne rzeczy, jak potem traktuje się ciała tych zwierząt i to jest okropne do czytania. Mnie się wręcz momentami robiło niedobrze, szczerze mówiąc. No i też o tej ideologii, którą dorabiają niektórzy do zabijania po prostu niewinnych istot, jakieś tłumaczenia, że to po prostu dlatego, że lubią las i lubią spędzać czas w lesie. To jest bardzo trudne do czytania, ale mimo wszystko cieszę się, że się zmierzyłam z tą lekturą. Uważam, że jest ważna, tak jak wiele książek, o których tutaj wspominam, więc również myślę, że mogę ją polecić, ale nie jeśli jesteście bardzo wrażliwi na krzywdę zwierząt, na przemoc wobec zwierząt, bo tutaj takich scen jest naprawdę dużo. Dobrzy sąsiedzi Sary Langan. Langan, tak. To jest thriller psychologiczny, o którym usłyszałam pierwszy raz u Zaksiążkowanych, bo Zuza ją czytała. Mamy tutaj Marple Street i tam mieszkają sobie w spokoju ludzie. I pewnego razu przeprowadza się tam nowa rodzina, która bardzo odstaje pod wieloma względami od reszty i od samego początku jest stygmatyzowana i odrzucana przez resztę społeczności. Generalnie ta nowa rodzina, czyli rodzina Wildów, jest postrzegana jako gorsza i o niższym statusie społecznym. Tam też głowa rodziny, ten ojciec jest takim niechlujnym rockmanem, posądzany o jakiś handel narkotykami, on generalnie popija, popala, nie jest takim przykładnym ojcem, przykładną głową rodziny. Te dzieci też nie do końca są
najgrzeczniejsze na świecie i mają skłonność do takich zachowań niekoniecznie pochwalanych przez resztę rodziców dzieci z tej dzielnicy, z tego miasteczka. I mimo wszystko Wilde'owie chcą uczestniczyć w życiu społeczności sąsiedzkiej, ale pewnego razu zdarza się coś takiego, taka dość symboliczna sytuacja w tym miasteczku, która powoduje taki efekt domina i odkrywa całe zło i całą ciemność, która czai się gdzieś tam pod uśmiechami i półsłówkami sąsiadów i pod tym płaszczykiem takiego idealnego, szczęśliwego, sielskiego życia. Lubię takie mroczne historie, w których właśnie źródłem mroku jest ludzkie wnętrze, ludzka psychika. Fascynuje mnie to, skąd w człowieku bierze się zło. A tutaj właśnie to zamaskowanie zła pod uśmiechami, jakimś poklepywaniem po ramieniu tworzy napięcie, które jest faktycznie wyczuwalne przez całą historię. A jako że śledzimy rodzinę, która właśnie jest tą inną, tą izolującą się gdzieś tam, niepasującą do reszty, to i mamy z perspektywy czytelnika takie poczucie klaustrofobiczności i zagrożenia ze strony innych ludzi. Ja się czułam trochę jak taki intruz, podobnie właśnie jak rodzina Wilde'ów, i tylko czekałam na to, aż coś się stanie i po prostu któryś z tych sąsiadów nie wytrzyma i zrobi coś bardzo złego w stosunku do Wilde'ów. Ale nie powiem, żeby portrety psychologiczne były tutaj jakieś świetne, szczerze mówiąc. To było takie dość kliszowe i dość typowe. Właśnie taki materiał na thriller psychologiczny. I w żaden sposób te postacie nie wydawały mi się autentyczne, a raczej były nasycone takimi cechami, które czyniły je atrakcyjnymi dla całości historii i takimi idealnie gdzieś tam pasującymi do całokształtu, do zamysłu autorki. Dlatego też na przykład dialogi były takie dość drętwe i sztuczne i jako rozrywka to było przyjemne, aczkolwiek nie uważam, żeby była to jakaś literatura wyższych lotów, ani coś zrobionego jakoś szczególnie dobrze, tak mówiąc szczerze. Taka po prostu w porządku dla rozrywki. I ostatnia książka to powieść młodzieżowa. Zwykle nie czytam takich rzeczy, ale tutaj się skusiłam, bo była krótka i dostępna w tym pakiecie Legimi i jest to Polecie, wszystko będzie inaczej, Siri Kolu. Główny bohater Petu jest osobą transpłciową, przechodzącą właśnie proces tranzycji i żyje w związku z kobietą, więc ten proces poznawania własnej tożsamości i odkrywanie prawdziwego siebie jest wyzwaniem nie tylko dla niego, ale też dla jego bliskich, dla jego kobiety i dla jego rodziny. Ojciec Petu jest pilotem i pewnego razu proponuje synowi takie wspólne loty, takie mini wyprawy w przestworza, podczas których ojciec z synem mają sobie rozmawiać i po prostu dzielić się swoimi punktami widzenia, co ma pomóc lepiej im się zrozumieć i jakoś odnaleźć w tej nowej sytuacji. Każdy rozdział to właśnie taki osobny lot, w trakcie którego ojciec z synem eksplorują jakiś temat, przegadują dany aspekt swojego rodzinnego życia i też Petu wprowadza nas w kuluary i jakby mówi nam troszkę więcej, daje kontekst tych rozmów i tak dalej. Bardzo mi się podobał ten zabieg poznawania się właśnie w przestrzeni takiej zamkniętej, gdzie są tylko ojciec i syn, nikt im nie przeszkadza, nie ma żadnych bodźców z zewnątrz, bo po prostu jest niebo i chmury i oni nie mogą nigdzie sobie wstać nagle i odejść na przykład. Taka wyizolowana przestrzeń, która pozwala na taką autentyczną, głęboką rozmowę, interakcję, w której obie strony się słuchają faktycznie. Bardzo mi się ten koncept podobał. I to, że możemy przyjrzeć się nie tylko samemu Petu i temu, w jaki sposób jego doświadczenie transpłciowości wpływa na jego życie, ale też punkty widzenia jego bliskich, którym też nie jest łatwo.
to, że na przykład matka i ojciec zmagają się też ze swoimi problemami i Petu w pewnym momencie uświadamia sobie, że za dużo od nich wymaga, chcąc, żeby w 100% skupili się tylko na nim. Możemy przyjrzeć się temu właśnie, jak bliscy Petu próbują mniej lub bardziej umiejętnie odnaleźć się w sytuacji i że ich jakby takie niezręczne zachowania nie wynikają ze złej woli, ale po prostu z tego, że kiedy coś takiego dzieje się naszej najbliższej osobie, to trudno jest po prostu czasami się do tego odnieść i odnaleźć się w tym. Widzimy też rozterki Petu, jego lęk, jego zagubienie i wyobcowanie, taką samotność w tym wszystkim w gruncie rzeczy. I myślę, że to jest bardzo ważna książka. Rzadko, chyba nigdy o niej nie słyszałam, nigdzie na BookTubie. Ani w ogóle na Bookstagramie, nigdzie o niej nie czytałam nic. A uważam, że jest całkiem sprawnie napisana i poruszająca ważny temat w ciekawy sposób. Nie jest to może nic jakoś bardzo przełomowego, bardzo nowatorskiego, ale mimo wszystko dobra do przeczytania i zastanowienia się po prostu nad tym, może jak my sami byśmy zareagowali w takiej sytuacji i nad ocenianiem takim łatwym tego, jak inni ludzie się w niej odnajdują. I to już wszystko. Trochę się tutaj rozgadałam, ale tych książek było sporo. Mam nadzieję, że coś ciekawego dla siebie wyciągnęliście i że miło Wam się tutaj przebywało w moim nowym mieszkaniu, w moim salonie. Miło było mi Was tutaj gościć i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!